Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony. My jesteśmy w Russian Fishing 4. Tak, moi drodzy, jestem tu szybciej niż planowałem, ponieważ planowałem pojawić się z premierą nowego łowiska, ale ona jakoś tak się troszkę chyba jak dla mnie opóźnia. A może się nie opóźnia, tylko już sporo czasu minęło, październik już połowa jest, wypadałoby w końcu się na tych rybach tu pojawić. No i jestem, moi drodzy, no i jestem w takim miejscu, w którym pewnie my się nie spodziewaliśmy cię, bo jestem na jeziorze Niedźwiedzim. Tak, jesteśmy na Niedźwiedzim. W sumie na karpie, na brzanę i na liny. Przyszedłem tutaj. Tak, na karpie. Dobrze słyszeliście. Jestem tutaj na karpiach. A dlaczego? No już wam pokazuję. Zawsze mówiłem się, że nie mam po co tam iść, bo nie mam sprzętu. No bo nie miałem. Ale dzięki, myślę, że to dzięki uprzejmości administratorom tutaj polskiego Russian Fishing. Zaraz wam pokażę, jak mnie dopomogli. Nowe wędeczki, od razu mówię, bardzo fajne, mi się tutaj trafiły. Czyli mamy tak, spinning, którego jeszcze nie mogę użyć, bo jest 28 level, także jeszcze chwilę. Ale sami widzicie, że jest niezły. Bardzo fajny federek, to jest super federek dla mnie. To jest niezły, plus 2 do wszystkich miłych, przyjemnych zdolności. Także jak widzicie, i ta wędka właśnie będzie służyła do łowienia brzanek. To sobie wymyśliłem, że tak będziemy łowić brzany. Nie wiem, taki sklepałem zestaw. Też korzystając ze strony forum RussianFishing4.pl, gdzie sobie tam popatrzyłem, w którym miejscu tu ostatnio biorą, na co biorą. To jest to. Drugi, to już ten, który mam, ale to jest znowu na linka zestaw. Nie wiem, czy nie mniejszym hakiem bym rozpoczął. A może damy szóstkę, ja to jestem przyzwyczajony do małych, więc tak z szóstką bym tutaj poleciał. I też na ten serek zaczniemy. Tam jest kilka innych przynęt jeszcze wymienionych na stronie, które można by użyć, ale zostawimy tak. No i najfajniejsza zabawka, mam karpiówkę. Mam karpiówkę i to widzicie, taką porządną i to chyba najlepsza rzecz, która w ogóle mogłem sobie wymarzyć, to jest ten kowrotek. Ten kowrotek jest po prostu morderca dla mnie. W życiu bym sobie chyba go nie kupił, bo bym nie zdążył do emerytury uzbierać tej kasy tutaj, za mało nagrywam. No ale dzięki uprzejmości Russian Fishing mogę go mieć i mogę teraz chodzić na takie większe trochę rybki i pokazywać też to, co wam do tej pory nie pokazywałem. Tak jak widzicie, jest dosyć mocny zestaw. Wędeczka nie ma może żadnych bonusów, no ale w zupełności jest wystarczająco odporna na małe i duże rybki. No i co? No i tak zaczniemy też skromnie z dwójeczki, bez żadnych szaleństw. I truskaweczka. Tak standardowo, jak często się mówi na karpę. Jakaś tam moja słaba zanętka, w razie czego mam ciut lepszą, ale tak jak powiem, wszystkie te wypasione rzeczy mam dzięki uprzejmości. Tutaj chyba administratorów naszego polskiego serwera, bo na pewno sam bym tego nie zdążył w tym tempie to uciułać. Zresztą nie ma szansy, tam kwoty są ogromne tych rzeczy. Tak sobie też myślę, że będę starał się zrobić takie może nie tyle, no takie w sumie konkursy, ale to nie będzie żadnych tam wielkich filozofii. Będę rozdawał po prostu jakieś tam wędki. I będę starał się celować w tych początkujących wędkarzy, bo wiem, że im jest zawsze trudno znaleźć ciut tam jakiś sprzęcik lepszy niż ten taki podstawowy, darmowy, co się dostaje. Więc tak sobie pomyślałem, że może tak gdzieś właśnie do 15 levelu coś tam będziemy rozdawać. Jeszcze do końca nie jestem pewien, jak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że w danym tygodniu po prostu będę ogłaszał konkurs właśnie na jakąś jedną wędeczkę. Dla takich niższych pewnie leveli. Zacznę od takich mocno niższych, tak się zastanawiałem, które z tych, co posiadam, albo nawet jeszcze nie będę posiadał, to najwyżej tam się jakieś zakupi. Dla levelu, żeby tak od trzeciego na przykład levelu. To jest taki niziutki level. Wiem, że wtedy jest jeszcze mało kasy, a te levele na początku wbijają się dosyć szybko, ale sprzętu tak szybko już nie przybywa, bo kasy tak szybko nie przybywa, więc byśmy mogli zrobić jakąś wędeczkę teleskopową. Do tego dołożyłbym żyłeczkę na przykład, żeby pasowała. Później jakiś tam spinning i z kołowrotkiem też, żeby pasował i z żyłką. I tak samo jakiś tam federek, żeby też pasował. Nie wiem, czy już na kołowrotek będę miał, ale może być, że też jeszcze z kołowrotkiem i z rzepą. Także każda, że tak powiem,
Każdy przedstawiciel poszczególnych, czy to spławikowa metoda, czy Federek, czy Spinik byłby, że tak powiem, reprezentowany. I w jaki sposób, wydaje mi się, że, powiedzcie, czy to by był dobry pomysł, wydaje mi się, że chciałbym, żeby to wyglądało w miarę prosto, jednocześnie w miarę uczciwie, żeby to było. Chodzi mi o to, że można by zrobić tak, że każdy pokaże statystyki. I teraz tak, chodzi o to, żeby to był ten level trzeci jednak, czyli tylko te osoby na przykład z trzecim levelem i będzie brane, jeżeli będzie to wędka na przykład na zestaw spławikowy, czyli teleskopowa, no to wtedy wśród tych zgłoszeń, bo najchętniej, żeby to były screeny tych ekranów, to by było najwygodniejsze, na maila przesyłane, wtedy będę widział i komu przesłać w razie czego nagrodę od razu w grze. I tu będzie od razu czarno na białym, kto przy tym trzecim levelu będzie miał największą rybkę na spławiczek, ten dostanie wędkę i tam od razu z żyłeczką, nie? I tak samo jak będzie jakaś wędka spinningowa, to tak samo. Odpowiedni level, tak jak będzie w danym konkursie obowiązywał i wtedy wszystkie zgłoszenia z największą na zestaw spinningowy i tak samo na zestaw gruntowy. Myślę, że to jest chyba najfajniejsze, najprostsze i będzie promować, mówię, te niskie levele, czyli nie tak, że jak ja miałem trzeci level, to złowiłem jakąś rybę, ale teraz mam, nie wiem, 15, ale startuję, nie. Tutaj byłoby tak, że jak trzeci level, to mogą się pojawić tylko tutaj trzeciolevelowi, że tak powiem, wędkarze, tak, w tym, żeby nie było, że o, bo ja złowiłem wcześniej, a teraz już mi podskoczył. Trudno, trzeba zrobić zrzut w momencie, kiedy się miało tą rybę, jak się miało trzeci level. Tak myślę, że i tam, czy kolejne później te levele, które będą korespondować do następnych tych, tutaj naszych ogłoszonych konkursów. Boże, się wysłowić nie mogę. No dobra, moi drodzy, ale trzeba by było coś połowić. Jest trochę ciemno, bo to nocka. No, zapali mi światełko, czy lepiej widać. Może nawet podejdę bliżej do wody. O, już stoję bliżej wody. I wyciągniemy tu sobie lampkę. Moją kempingową. O, będzie ciut jaśniej, zdecydowanie, nie? Coś tam widać od razu. Dookoła, jak to się dzieje, to dobrze. To tak, jedyneczka to jest u mnie Federek na linka. I to się wydaje mi, że to chyba według ze 13-14 metrów tutaj, żeby w tę lilię wrzucić. Ustawimy sobie klipsa. Jeszcze sprawdzę, czy faktycznie to tak jest? Nie, to jest 15. No dobra, no to zrobimy 15. Nie ma problemu i sobie w te linie wrzucamy. Tylko może sobie się odsunę, tak? Bo bym chciał mieć, bo tam będę jeszcze musiał wrzucać na brzany. No dobra, to sobie tu szmarniemy. O, idealnie upadła. Dobra, myk. Odrobinę naciągnąć. Numer 2. Numer 2 będzie na brzanki, czyli na brzanki ten fajny federek. I tutaj chyba jest ciut większa ta odległość. Myślę, że tutaj może być jakieś 24 metry, albo 25 nawet. Mam to chyba 25 ustawione. Zobaczymy, gdzie spadnie. No chyba idealnie. Myślę, że całkiem nieźle to wyszło. Pod same trzciny. Tak, to już nie możesz. Dobra, ale ja mogę. No, się tu dużo luźnego zrobiło. Dobra. No i no może nie główny, ale dzisiaj pewnie najważniejszy. To, co będzie tutaj brało. I tutaj trzeba za te trzciny wrzucić, czyli pewnie też za 22 metry. Trzeba będzie gdzieś ustawić. Tak mi się wydaje, żeby... Jakie ja tu mam ustawione? 23 metry, właśnie, żeby przerzucić trzciny, a czy te lilie i gdzieś za tymi liniami, może nawet mniej. Zrobimy 22. O, za mocno szmyrnąłem. No właśnie, trochę za mocno, to odrobinkę się ściągnie, dobra. Zobaczymy, co tu, co nam tutaj... O, też podpórki się nie da. Jeszcze się nie da. Ale teraz się da. Dużo obok lampki, chociaż lampka już widzę nie będzie potrzebna, niedługo. No i zobaczymy, czy po dłuższej przerwie coś tutaj gra nam zafunduje jakąś fajną zabawę, czy raczej potraktuje mnie po macoszemu i powie, kurde, nie chciałeś grać, to nic nie dostaniesz, nie? A, no właśnie.
Ja sobie tak przyjrzę, tylko szkoda, że tu nie ma sklepu, bo nie jestem w stanie powiedzieć teraz, która wędka jest na który level, bo byśmy mogli od razu taki konkursik sobie ogłosić. I to jest ten właśnie problem, ale to zrobimy na... O, jest chyba żbranie. Proszę bardzo, zobaczcie, widzicie? Jest branie na tej wędce, czy... Tak jest. No i mamy rybkę. Ło! Ciekawe, co to będzie. To chyba raczej nie jest brzana, chociaż wszystko możliwe. Bardziej bym na karpia stawiał. No, zaczyna się ładnie, że tak powiem. Zaczyna się całkiem nieźle. Jakąś ładną rybkę, jakby gra tak zrzuciła na początek, no nie pogniewałbym się. Zobaczymy, czy w ogóle ją wyciągnę, bo to też jest inna bajka, nie? Tak człowiek już trochę wyszedł z wprawy. Parę razy już się tutaj przestało bywać dłuższymi czasy. No dobra, mamy sporo żyłki, więc raczej chyba nam nie będzie to stanowiło problemu. Jak sobie tu chodzi. Damy jej się wyszaleć, nie będę tutaj za bardzo wariował. Czekajcie, jeszcze chętnie bym się napił czegoś. Chętnie bym się napił, bo widzę, że tak energia to tak średnio. Nawet trzymając tą wędkę, to obrywamy ładnie. Jak widzicie, rybka sobie jeździ. Nie wiem właśnie, czy to nie będzie. O kurde, mamy kolejne branie. No i to jest zawsze dylemat, który człowieka denerwuje, nie? Która ryba jest fajniejsza? Czy ta, którą tu mam na tym, czy tamta, która je dopiero bierze? No teoretycznie, jakbym się uparł, to ta jest chyba większa, więc mógłbym w spokoju, a zaryzykujemy, w spokoju ją odłożyć i wyciągnąć tu, bo tu widzę, że jest dużo słabsza. O kurde, ucieknie nam tamta, niestety. No trudno, ale dobra, to wyciągniemy tam. To wyciągniemy tam. Co my tu mamy? Karpik! Jest karpik, taki mały. 3,5 kilo. Dobra, szybko zarzucam to. Odkładamy. I wracamy. Może jeszcze się uda uratować. Nie, ryba uciekła, niestety. Niestety, a szkoda trochę, bo jest... Byłem ciekawy, co to było. No niestety, trudno się mówi. Następnym razem pewnie już takiej nie będzie, no ale zobaczymy. Trzeba było jednak zostać przy tym. Albo po prostu wyciągnąć tamtą i nie zarzucać nowej, tylko szybko wrócić do tej, pewnie jeszcze byśmy zdążyli, no ale trudno. Liczymy na to, że uda nam się ponowić jakąś marną rybkę, sukces, jakieś brania zrobić, sukcesy, no, zobaczymy. No dobrze, no to czekamy, czekamy. Pogoda jest naprawdę fajna, ciekawe jak to się będzie, czy będzie się zmieniać. Na szczęście, wow, kurde, zobaczę, cały tydzień niby ma las, no, zobaczę, słońce być, no pewnie tak nie będzie. Ale kurde, teraz mi żal tej ryby. No to zawsze tak jest, nie? To zawsze tak jest, bo to na pewno była większa niż ta. Można w sumie tą było sobie odpuścić. Ale chciałem coś złowić na karpiówkę. No wybaczcie mi, kurde. Pierwszy raz, to w sumie pierwsza ryba na tą karpiówkę. I widzieliście, tak 3,5 kilo to wyciągnąłem jak małą płotkę 200 gram, więc... No... Trzeba się przyzwyczaić będzie, nie? Że teraz ten kaliber trochę będzie inny na tą wędkę. Trochę mi szkoda, że nie biorą linki, bo jeszcze nigdy nie udało mi się złowić tego złotego lina. To też jest taki problem. O, ale chyba jest kolejne branie. Takie mam wrażenie. Nie, tym razem to tylko wrażenie. No niestety, szkoda. Szkoda, bo myślałem, że była druga rybka. No to by było ciekawie, nie? Ale trudno. Brzany już złowiłem, gdyby coś. No.
Gdyby coś, to brzankę już mam. Tego linka jeszcze nie. Tutaj na karpiówkę też jeszcze nigdy nie mówiłem. Co prawda na tam też nigdy nie mówiłem. No ale mimo wszystko, tu wszystko nowe, no. Nawet żyłka. Także musicie mi trochę wybaczyć niecierpliwość. Wydawało mi się, że jednak to troszeczkę dłużej będę mógł pomęczyć tą rybę, ale... Czy zostawić ją samą, ale okazało się, że jednak nie. Dobra, naprężę sobie żyłkę. No i co, trzeba liczyć, że trafi się kolejna szalona jakaś, która będzie chciała tu wziąć. Gdybym się tylko nie oprzeć smakiem, nie? Że gra mi to zafundowała niezłą rybkę, a ja sobie ją olałem. No, znowu coś widzicie? Na tym. Na karpióweczce jakieś fajne szarpnięcia są. Czy ja słyszałem tutaj dzwoneczek? Ten? Czy to było to? Raczej tamten. No, może będzie jakiś linek. Hej, linku. Weź tutaj. Taki ładny złoty. Mój pierwszy by był. Można się ustawić i poczekać, aż łaskawie coś tu będzie brało, moi drodzy. Dobra, to umówmy się tak, że standardowo będziemy się widzieć przy kolejnym braniu, ale wydaje mi się, że to jakoś znowu, o właśnie, chciałem powiedzieć, znowu coś jest, więc nie jest tak źle. No jest troszkę mniejsza, nawet zdecydowanie mniejsza. No ale dobrze, przynajmniej nie będzie żadnego problemu z wyciągnięciem. To chyba jest brzana. Bo chyba będzie brzanka, czy co to jest? Dziwne takie, nie? Chyba, że... No, czy lin? Lin! Zwykły lin i to faktycznie nieduży. No ale dobra, lin nie lin, ochrzczona wędka jest. Pierwsza rybka ładnie trafiła. Nie ma żadnego problemu. Ja wracam, że tak powiem, na posterunek. I faktycznie teraz to już widzimy się przy kolejnym braniu, moi drodzy. Ale czekajcie, bo znowu jest. No nie dadzą chwili spokoju teraz. Może akurat linki się ruszyły. No to czemu ten tu nie wziął? Tego tu weźcie. Hej! Na tą wędkę. I to złoty link chcę złotego. I teraz tak, czy tutaj jest ta ryba na tym haku, czy jeszcze jej nie ma, nie? Poczekamy. Jest na tym haku, jest. Nie. O to kurde, cwaniary. A byłem pewien, że coś tu jest. Byłem pewien, że coś tutaj jest. No dobra. No nie, no ewidentnie coś tu się dzieje z tym zestawem. No zobaczcie, no kurde. Napięta, teraz luźna. Jest ryba. Ło, no i chyba mamy fajną rybkę, moi drodzy. Znowu, tym razem już jej nie puszczę. Nieważne, co tam będzie brało, to spróbujemy to wyciągnąć. Jak sami widzicie, nie jest to maleństwo. Może ze 4-5 kilo mieć. Mam nadzieję, że mi tu nie wejdzie w te krzaczory, bo to mi się nie podoba, gdzie ona zmierza. Hej, wyłaź, to jest drzewo. Wypadź za to drzewo. No oczywiście wlazła tam. Oczywiście tam wlazła. Idzie w pole. Dobra, czy to się dają popompować? Spróbujemy, nie? Kurde, włazi mi w to zielsko, ale to mnie troszkę denerwuje. No dobra, ale spróbujemy ją pomęczyć. To coś to przyniesie. Ja wiem, że się trochę spieszę z tym wszystkim, ale to dlatego, bo mi zawsze szkoda czasu na nagranie.
Bo nawet jeśli to wytnę po tym filmie i wy nie będziecie się musieli 20 minut przyglądać temu, jak ja to wyciągam, to ja jednak te 20 minut tutaj spędzę przed monitorem i niestety tego czasu już nie cofnę. W realu, jak to mówię, ma zawsze on... Kurde, z tym mam problem, że tego mało mam. No takie... było niezłe szarpnięcie. Zobaczymy, jakby to była jakaś ładna ta brzanka, to bym się nie obraził, ale to pewnie będzie amur. To może być amur jakiś. Zresztą zobaczymy. Nie uprzedzajmy faktów. Ale Federek ładnie pracuje, nie? Powiem wam, że używam tutaj zestawu z przelotowym chyba w pętli, albo w pętli koszykiem, a jest o tyle fajny, że on dodaje plus 2 do tej umiejętności. Ja w sumie mam ją tylko na 1 wbitą, więc słabo, ale dzięki temu, że Federek dodaje aż plus 2 do każdej, no to mam ją na maksymalnym chyba trzecim poziomie tutaj, więc nie można narzekać, nie? Zobaczcie, czyżby się rybka poddała, aż mi się nie chce wierzyć. Taka walka tutaj i po zabawie. Zobaczymy, nie? Ściągamy jak najszybciej, dopóki nie zmieni zdania. A, jednak zmieniła zdanie. Jeszcze trochę chce nam pobrykać. Znowu kolejny wypad robi, ale my spróbujemy ją teraz naprawdę podmęczyć. Sobie tam wtedy odpoczywała, jak my ją tak holowaliśmy. No to teraz musiała troszeczkę właśnie jeszcze powalczyć. Dobrze. No, trzeba się przyzwyczaić do tego, że większe rybki nie będą się chciały tak łatwo wyciągać, nie? Nawet mając całkiem niezły sprzęt, to jednak trzeba spędzić chwilę, zanim jednak ryba się zmęczy. Całkiem normalne. Tak kątem oka na energię, ale chyba na razie nie wygląda źle, więc nie jest jakaś to wielka ryba. Tamta chyba była jeszcze większa, która nam się spięła. Bo pamiętam, że tam wystarczyło trzymać wędkę pionowo do góry i energia spadała. No tutaj zdecydowanie to lepiej wygląda. Zyskamy, to wszystko nam wyciąga, nie? No ale spróbujemy. Znowu odjechała daleko. Chodź tu do nas. Chcemy wszyscy cię poznać. Co ty jesteś za ryba? Znowu teraz odpoczywa. Za chwilę pewnie będzie znowu kolejny zryw. Aha. Dobra, ale już powoli chyba odrobinkę ma mniej werwy, ale może to można się pomylić, bo czasem się wydaje, że już się ma prawie w podbieraku i nagle znowu pół kołowrotka potrafią wyszarpać. Normalne. Tak jak w tym roku udało mi się trochę na te karpie pojeździć w realnym świecie, to sam się o tym przekonałem, że miałem wrażenie, że nie mogę go od dna oderwać, a okazał się takim niewielkim karpiszkonkiem, może pod 3-4 kilo ważącym, a walczył tak, jakby miał zdychę, naprawdę. Zapiął się za jakimś tam kamieniem i za Chiny go nie można było ruszyć. I to mi się właśnie podoba, że można się mocno zdziwić niekiedy, mówiąc ryby, że byliśmy przygotowani na nie wiadomo co, albo sama walka, tak? Walczymy, wydaje się, że ciągniemy olbrzymią rybę, a potem ona się ujawnia, to taki ha, surprise, niespodzianka. No, jeszcze kolejny odjazd. Ale teraz to już ja będę chciał trochę skrócić tą żyłkę.
Jeszcze ciśnie oczywiście w krzaczory, no pewnie. To drzewsko tutaj mi włazisz. Gdzie mi to włazisz tu? No dobra, jest już na powierzchni. To pewnie amur jest. Nie chcę tu strzelać, ale mi to na amura wygląda. Tak jest. Wujek amur. To też niewielki, 7-kilowy. No dobrze, no ale to 13 tysięcy nie pogardzę. Nie pogardzę, dobra. To co, no to zarzucamy. No myślałem, poczekajcie, może jeszcze coś innego. Zerknę tylko na ściągawkę. I podejrzę po prostu... I podejrzę, cóż one tutaj mogą chcieć. Oprócz tego... Rosówka, kostka sera. No to mam wrażenie, że i tak nam grozi amur za każdym razem. Więc sobie zostawię już tam przynętę. Czyli tamto to też był na pewno murek. Nie jestem tego pewien. No dobra. O, a tutaj nie zauważyliśmy, coś się działo. Ciekawe, czy ryba uciekła, czy jeszcze jest. Jest! No dobra, to chociaż zobaczymy. Nie, to uciekła, uciekła. A nie, coś mamy. Co to jest? Ryba, co ty jesteś? Kleń. Mikroklenik taki, no dobra. Złapał, to jest. Taki maleńki klenik. Nie, ale nawet nie zwróciłem uwagi, przyznaję się szczerze, w tym ferworze walki i ściąganiu, i gadaniu sam do siebie. No dobra, to co? To czekamy na kolejne brania, moi drodzy. No i jest, kochani, następna rybka. No i czuję, że to będzie kolejny amur. Tak, teraz amura to już mamy. Nie wiem, znowu bym zaryzykował i go zostawił, bo tutaj na karpiówce coś jest. To nie jest duże, ale bym... O! Ale bym spróbował, co? Wybaczycie mi to, bo tutaj to już wiemy, co mniej więcej nas czeka. A tu jestem ciekaw, co się trafi. O! Nareszcie coś ciut większego. Spróbujemy to wyciągnąć. O! To niby nie napina nam zestawu, bo zestaw jest mocny, ale to ze 3 kilo pewnie ma, albo i więcej nawet. Dobra, jak najszybciej to ściągnąć, może tam jeszcze nie ucieknie nam ta ryba. Chcę zobaczyć, co my tu złowiliśmy. Amura czy... ale tak na amura to może... Tak jakoś inaczej by walczył, nie? A może to jest amur, tylko to jest zestaw... Ta amur, tylko zestaw jest na tyle duży, że nie rusza go to. Nie może ruszyć tego zestawu. No dobra, nie chcesz się podnieść tak, to weźmiemy cię na podbierak. O, 10-kilowy. No dobra, całkiem prawie 10 kilo, to już niezła zabawa. A widzicie, jak łatwo poszedł, nie? Nawet hamulca nie za bardzo musiałem przykręcać. To jest naprawdę potwornie mocny sprzęt. No dobra, ten tutaj będzie nas męczył teraz trochę, no to dobrze, to mu damy się trochę pomęczyć. O, co on tak dziwnie? A, bo tu w krzaczory wlazł, Franca, jak zwykle. Jak zwykle w krzaczory. No dobra, spróbujemy cię tu wyciągnąć. Chociaż ja mu wolę brzany. Czy w końcu mi się... Chyba, że... Wiecie co, ja powiem wam szczerze, te brzany tutaj, to udało mi się łowić na kostki sera. Nie wiem, czy nie zmienię mimo wszystko tej przynęty i nie założę tutaj kostek sera. Jak już wyciągnę tego potwora, oczywiście kolejnego, no to na pewno amur jest, to w ogóle nie ma o czym gadać. To jednak jest delikatniejsza wędeczka. Jednak karpiówka to w porównaniu z tym to kij od szczoty. Tutaj ładniej się, ładniej pracuje, ale też tej mocy takiej nie ma. No ale to federek w końcu. Nie jest jakiś ogromny, to nie jest super jakaś maszyna ciężka. No też ma tam chyba 16 kg maksymalną wytrzymałość, więc
Dobra, jak widzę, że tak się da ciągnąć, tego tak ciągnę, nie będę go pompował. Wiem, że energii trochę stracę, ale trudno. Czas też się liczy. Póki się daje, się roda tak ściągać, to go bierzemy. Na razie to mam wrażenie, że kołowrotek się kręci, a nic nie ubywa, nie? Tej żyłki. Że on tak jakby się gdzieś zaciął. Wyłaź, chodź tu. Nie, to będzie coś mniejszego chyba. Za łatwo się daje ciągnąć. Będzie dużo mniejsze coś. No, jest amurek kolejny, widzę. Widzę, że dzisiaj same amury. 4,5 kilo. No tak, myślałem, że dużo mniejszy. Prawdzie to założę tutaj te kostki sera. Zobaczymy, jakieś mam do nich większe zaufanie. Stanę nawet sobie ciut bliżej. Naciągniemy trochę zestaw. W sumie mógłbym je te wędki, czy powinienem ustawić tak, wiecie, prostopadle do miejsca, gdzie się łowi. Zawsze to federki jednak, ale ze względu na to, że podoba mi się to miejsce i patrzę na nie, chociaż mógłbym też patrzeć na nie. Może następnym razem tak zrobimy, żeby było bardziej fachowo. A zresztą, jakie to ma znaczenie? Ryby się łowią. O, i znowu jest kolejne branie. Już to widzę. Ale nie, nie, nie. Dopóki nie odjedzie, nie ruszam. Dopóki nie pociągnie, albo nawet jak pociągnie, to też tam mu chwilę, niech się pomęczy na tym kołowrotku. Sam. No i jest kolejne branie. Ale chyba jest na tyle nieduży, że go powinniśmy wyciągnąć w miarę szybko, tak. No to lecimy po całości od razu. To ze 3 kilo będzie miał, mniej więcej. Chodź tutaj, chyba że to jest brzana. Tym razem. Nie, to same amury, zobaczcie. Cokolwiek się nie wrzuca, to amur wychodzi. No, tak mówię, 3 kilo. To tylko amur wychodzi. Tak. Brzany, gdzie jesteście? Tutaj brzanki potrzebujemy trochę. No okej, okay. To co? To znowu chwilka oczekiwania na branie. Czy jeszcze poczekamy sekundkę? No poczekamy może. Zobaczymy. Coś się będzie działo? Może bym coś przekąsił w międzyczasie? Jakiegoś góraska na orzeźwienie? Ale powiem wam, że ta wędka czuć z tym kołowrotkiem i żyłką, że to jest mocny sprzęt. Bo samo podniesienie wędki mnie kosztowało energię, a jednocześnie paseczek był dopiero co tam lekko zielony, nie? Przy tych 10 kg. Także myślę, że takie 15 to też pewnie jakiegoś ogromnego problemu nie będą stwarzały. Powyżej 15 pewnie też by się z czasem ładnie dało zrobić, tym bardziej, że to przecież ma moc. Ma naprawdę moc, można tam przykręcić trochę hamulec i pomęczyć tą rybkę. No dobra, widzę, że na chwilę nam odpuściły, więc ja też na razie się wyłączę i widzimy się przy kolejnym braniu, moi drodzy. No i drodzy, jest kolejny pewnie amur. Więc sobie go od razu spróbujemy wyciągnąć, skoro nie jest za duży, bo widać, że nie jest. Nie będziemy więc pompować, tylko wyciągamy cwaniaczka. Trzeba będzie znowu wrzucić coś do picia na polepszenie nastroju. Tak, jakiś mały... Nie, to na diamur. To jest brzana. A nie, to karp, sorry. To golce. Czyli, no, karpik sobie strzelił. Dobra, niech sobie będzie. Karpik nieduży był. Dobra, no jeszcze my to na brzanę chyba mam jeszcze jakąś zanętę. Na brzanę. O, proszę bardzo. Nie ma więcej? Nie ma. No dobra, no to trudno. To trudno się mówi. Spróbujemy szczęścia, może się jeszcze jakaś brzana pojawi na dzisiaj. No bo tak naprawdę to wędka tak powinna sobie stać. Jak będzie brzana, to będzie widać. Ale wiecie, to mam to w nosku. Dobra. Bo to są brzdękacze, żeby mi mówiły, że ryba bierze. Właśnie, nie muszę tak koniecznie na nie patrzeć. Zastanawiam się, czy tu coś się działo, czy się nie działo, ale chyba się nie działo. Dobra, może w ogóle zmienimy jakąś kulkę. No dobra, nie? Na coś innego.
Kulki kulkami. Jakąś inną kuleczkę. Co my tu mamy? Niech popatrzę. To wszystkie są małe, bo w sumie nie na... No tak, nie biegałem na karpie, to i nie mam za bardzo co tu wrzucić. Truskawka 25, jeszcze większy. Czarny pieprz i ryba 25, takie duże. Słodka kukurydza 14, no nieduża. No ale zaszalejemy, czy może... Takie... Jakieś coś słodkiego będziemy mieli. Nie, za to 12 to malutkie. Chociaż powiem wam, że teraz jak chodzę na ryby, to raczej właśnie mniejsze przynęty stosuję, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj to chyba tak działało. Dobra, to może jeszcze sobie. To też 16, też 16, wszystko małe. To co? Może taką wielką truskawę walniemy dla jaj. A co? Kto nam zabroni? Dajmy wielką truskawę, zobaczymy czy coś weźmie, może jakiś olbrzym i wymęczy tą wędkę nawet. To co? To do zobaczenia przy kolejnych braniach, moi drodzy, nie? Moi drodzy, coś tutaj brzęczy. Coś tu brzęczy, więc jakaś rybka jest. No jest, jest jakaś rybka, patrzcie, to całkiem, całkiem. Taka po cichu, niby nie tego, nie? A rybcia jest. No dobra, spróbujemy ją wyciągnąć tak na szybko. No nie wiem, może się uda, spróbujemy. Nie, nie będzie taki hop-siup. Chwilę to potrwa, więc jak myślicie, co to jest? Doskonale wiecie, amur. Będzie kolejny amur. Marnuje mi tylko moją zanętę na brzany bezczelny. Co prawda brzan tutaj nie mówiłem, w innym miejscu zupełnie, ale dokładnie w taki sam sposób, czyli rzucając po trzciny. Ciśnij, ciśnij. Nie bój się, najemy się za chwilę, bo widzę, że już trochę nam energia leci. Tym, tym, tym i tranala. Na serek, na wszystko biorę amurę, nie? Nawet pewnie na pusty haczyk biorą. Jak unikałem tych rybek jak ognia, to teraz proszę, jeden za drugim idą. No ale to też inny trochę sprzęt. Pobawić się można. Co prawda Federek, tak jak mówię, żeby nie te plusy do tych umiejętności, które są naprawdę bardzo fajną rzeczą, to w sumie jest taki... No może nie mam aż takiej jakości w swoich tych starych wędkach, ale jeśli chodzi o wytrzymałość, to by się sprawowały podobnie. Jak widać rybka jeszcze sobie pojeździ z nami. Amur Line wita wszystkich pasażerów na kolejnej przejażdżce po Jeziorku Niedźwiedzim. Planie przejazd po wszystkich wysepkach trzcinowych. Małe wiercenie się na wprost na głębszą wodę. I potem po zaciekłej walce. O, jeszcze druga ryba bierze. No już dobra, nie, już ciśniemy tą. Może jak nie będę podnosił wędki, to tam tak szybko się nie zepnie. Też widzę, że tutaj to nie będzie trwało chwilkę. Bo już mamy tą rybę tam prawie przy tych, zobaczcie, po środku widać jak się fala robi.
Także to też będzie pewnie z 7 kilo na murek, z 8 może, jak dobrze pójdzie. Ale jak zasuwa, jak szalony normalnie. Tak jak powiedziałem, oblot po całym lotnisku nam. W całym lotnisku, w całym łowisku. Zobacz już, jak nam energia zeszła. Wow. Nie wiem, czy ja będę w stanie tak sobie szaleć tutaj z nim cały czas. Też będę musiał odpocząć. Bo widzę, że on nie odpuszcza. Ani trochę. Dobra, w międzyczasie, jak on sobie tam tak ciśnie, to niech sobie ciśnie, a ja sobie wypiję co nieco, bo widzę, że tu trzeba podbić odrobinę, naszą moc. Jesteśmy, zobaczcie, tam przy drugich trzcinach wycisnął, o kurde. Na szczęście tu jeszcze wędka dźwięczy, no ale pewnie nie za długo, bo widzę, że luzuje się. Więc jest duża szansa, że o, w końcu chyba będziemy go mieli. Ciśniemy teraz ile wlezie. Wiem, że energia spada, ale zadowolenie nam rośnie, więc jest duża szansa, że szybko się nadrobi to, co stracimy, ściągając go w ten sposób. Ale zawsze go parę metrów ściągniemy bliżej, to się liczy, ale tej energii tak brakuje, kurde. Mieli świeżą energię, byli tacy całkowicie wyenergetyzowani na maksa, to byśmy go dużo szybciej tu ściągali. No ale dobra, na razie nie walczy. O dziwo. Bardzo dziwne. Aha. Dobre. Troszeczkę cię tu wrócimy do standardowej zasady pompowanka. Przeszła ci ochota na szaleństwa? No zobaczymy, nie? Na razie chyba mu przeszła. Dobra, cisnę. Jeszcze tam ryba siedzi na naszej karpiówce, więc jest szansa, że ją wyciągniemy. Jak ten tu nie będzie fisiował i nie będzie robił żadnych nie wiadomo czego. Ta ryba może sobie chodzić gdzieś tam dalej. To by było wygodne, bo wtedy byśmy mieli pewne, że żyłka będzie napięta i nam się nie zepnie. Dobra, ten tu świruje. Ten tu świruje, ale spróbujemy go tak trochę bezczelnie. Chodź tu do nas i nie kombinuj. O, panie Amurku, witamy na pokładzie. No, 7 kilo, proszę bardzo, wcale nie był jakiś wielki, nie? Dobra, na razie nie będę zarzucał. Łapiemy za tą i patrzymy, co tu... Nie, no to nie ty. O, i patrzymy, co tu jest za to. No, tu też nie mamy siły za bardzo, żeby powalczyć z tą rybą. Dobra, spróbujemy ją wypompować. Dobra, już jej przeszło. Jednak poczuła moc wędeczki i to chyba jest też amur? Kurde. Cokolwiek nie mówimy, to amury. To tylko amury. Dobra, no nie wiem, wypróbujmy jakąś jeszcze inną przynętę. Co można założyć? Może jakieś ciasto. Słodkie na przykład, albo miodowe. Żeby amur tego nie chciał, kurczę. A może, no może chcieć, nie? Właśnie, może chcieć. To może jakąś mięsną, ogon raka? Albo tutaj. Może tu czarny pieprz i ryba. O, zrobimy tak. Czarny pieprz i ryba. A co? Niech i tak będzie. Czarny pieprz i ryba. Dobra, teraz tam można spokojnie... No właśnie, może tu damy ogon raka. O, i zrobimy taki miszmasz. Może tak się skusi brzanka, a na taką czysto mięsną przekąskę amur odpuści, nie? Okej, ramurki fajne są, no i tam jakieś expo też z nich dostajemy, więc
nie ma, nie boli, jak to mówią, ale chciałbym jakąś inną rybę złowić niż tylko amury, bo tak tylko amury wam pokazuję, to żadna frajda. To oczywiście niestety nie biorą, więc trzeba coś wymyśleć. Ja bym tu na rosóweczkę założył. Zobaczymy, co się będzie działo. Jakbyśmy tutaj rosówkę w ciach chciali. Albo nawet czerwonego robaka dla odmiany. O. Zobaczymy, jakie tutaj rybki na czerwonego robaka by chciał wybrać. To spróbujemy. Spróbujemy w ten sposób, nie? No dobra, moi drodzy, to co? To widzimy się przy kolejnym braniu. No i jest kolejna rybka, taka cicho ciemna, więc pewnie też amur. Chociaż, wiecie co? Nie, to nie będzie amur. To jest coś innego. Zobaczymy, co to jest. Jestem bardzo ciekawy, co udało nam się tym razem złapać. To jest na szyjkę rakową. Może to będzie brzana w końcu. I to chyba jest brzana. Nie, to jest kleń. To jest kleń, ale dobra. Jest jakaś odmiana. Jest kleń. Nie wiedziałem, że kleń? A no w sumie to tak, drapieżnik. No co, tam brzanek nie ma w ogóle? Gdzie są te brzany? Hej. Hej. Nie, przyszedłem tu po brzany. Poliny złote nie złowiłem, zwykłego za to złowiłem. I to też niewielkiego. No zobaczymy. No ta czerwonego robaczka na razie nic się nie dzieje. Tutaj na tą rybkę i pieprz też chyba nie ma chętnych. Czy ja mam jeszcze jakieś sensowne przynęty? Ciasto mnie korci, żeby spróbować, albo w ogóle kukurydzę. Albo ziemniaki. Nie? Mogą być ziemniaki, tylko to pewnie też amury będą brały. No ale spróbujemy ziemniaki. Dobra, na ziemniaki. O, jest branie na czerwonego robaka. Jestem ciekaw, co wzięło na czerwonego robaka. To może mieć nawet kilogram, to będzie zwykły lin? Nie, karaś. Karaś, kurczę, no. No dobra, ale nie chociaż będzie, coś innego. Może się pojawią te liny w końcu. Tutaj sobie karasia wymyślił, że będzie sobie brał. Tu faktycznie chyba tego ziemniaka założę, wiecie, to tak. W ogóle przyspieszyć prędkość zwijania. Zaczep. No i tego mi tylko brakowało właśnie. Zaczep. Jest uwolniony z zaczepu. Dobra, udało się. Ja tego ziemniaczka to założę, wiecie? A jest jeszcze branie, to pewnie znowu karaś, ale dobra, niech mu będzie. Wyciągamy. Jak nic, karasek, nie? Czyli dobra, to zmienimy na białego robaka, tak dla odmiany. Będziemy kombinować, no trzeba coś szukać. Może dzisiaj akurat na coś innego mają ochotę, więc damy im coś innego. Dobra, tu zmieniamy na ziemniaka. Nie, na, bo tam to od razu na glony, to by tylko amury brały. No i zobaczymy. Czy być może nas odwiedzi jakiś fajny pan karpik? Bo na razie mamy małego karpika. A tutaj to jest tak ciemna ta żyłka, że w ogóle w świetle w ogóle się nie odbija. To też jest ciekawe. Te się ładnie prezentują, a ta jest i obojętnie pod jakim kątem, nie? Nic tego światła nie wie. Nie, ona chyba czarna. A nie, tak dopiero jest. No dobra. To trzeba od tej strony. No dobra, no to sobie stanę od tej strony. Będziemy tak podglądać. Widać wszystkie trzy, widać. Okej. Okay. No to co? To widzimy się przy kolejnym braniu. Coś tam brzęczy, moi drodzy. Coś tam brzęczy, to idziemy. To chyba tu brzęczy. Ale chyba nic nie ma. A jest, czekajcie, co to? Ja, tak, jest, oczywiście wujek jazgarz, dobra. Czyli białe robaki to jazgarza, to nie, to dziękujemy. Spróbujemy larwę kornika jeszcze. Nigdy nie wiadomo.
trochę większa przynęta, więc bardziej kusząca. Jak zwykle gdzieś się stacza z górki, bo chyba tu jest taka, no właśnie, my to tak rzucamy i to widzicie, tak, tam jest dołek, a tutaj jest gdzieś to wypłycenie, nie? Bo tutaj śmygamy. Jak patrzę na tą, tak, to my rzucamy tu i ona nam się gdzieś tu stacza z tego. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż to jest pod górę, to, aha, ale tu jest górka, z tej spada w dół, no dobra, niech i tak będzie. Ten rowek tam i w ten rowek właśnie celujemy, głębszy, ale nic to niestety nie daje. No dobra, czekamy dalej, moi drodzy, do następnego brania. O, moi drodzy, coś tam znowu trzęsie wędką. Zobaczymy, co tym razem. Jakieś maleństwo kolejne. Znowu chyba jazgasz. A nie, czekajcie, bo to jest 40-gramowy karaś. Dobra, szkoda tej przynęty. Ciasto, czekajcie, ciasto z grochu jajeczne. Mam takie jajeczne. Jest, załóżmy ciasto jajeczne, jeszcze spróbujmy. Zobaczymy, czy to ma jakieś pozytywne reakcje będą. W nocy, o dziwo, nic nie chcę brać, powiem wam szczerze. Nic kompletnie się nie dzieje. Czyżby jednak ziemniaczki nie dały rady, aż mi się nie chce wierzyć w ogóle. Można by większy haczyk tam założyć, zobaczyć, co by się zgubiło wtedy. I chyba tak trzeba zrobić. Ta dwójka tu może spokojnie można dużo większe chyba założyć. To sobie może zostać. No dobra, to co? To czekamy na jakąś kolejną rybkę, moi drodzy. To za moment się widzimy. Moi drodzy, mamy branie na karpiówce. Na ziemniaka, ale to jakieś maleństwo! O, ratunku! Co to wzięło? Karpik 200-gramowy, really? Czekajcie, założę jednak faktycznie większy haczyk, bo widzę, że to tutaj nam żartują. 1-0 myślę w zupełności będzie ok. I kostki ziemniaka, ale dobra, najważniejsze, że jednak karp. Jednak karp. Może coś lepszego mam na karpę. Czekajcie, na jadzie, na brzanę. Na amura, na karpia, no chyba, o, tu mam ósemkę, dobra. Zobaczymy jeszcze, ostatnia szansa, bo już niedługo będziemy kończyć nagrywanie tego odcinka, więc jestem ciekaw, czy coś tu jeszcze nam się uda złowić ciekawego. No dobrze, moi drodzy, to co, to czekamy na nadejście dnia albo na jakieś fajne branie. To do zobaczenia za moment. No i mamy coś, szybko czekałem, nawet się nie za bardzo doczekałem, ale mam jakąś rybę, no i chyba coś to ma, co to jest? To złoty karaś chyba, nie? Złocisty. No dobrze, no ale już jak ten, to niech chociaż to się łowi, chociaż no na linka mi szkoda tej zanęty, ale no trzeba wrzucić. Kończy mi się, trzeba będzie porobić sobie trochę zanęt. Zobaczymy. Co tu by jeszcze mogło się nam przytrafić ciekawego? To co, to czekamy dalej, nie? Na kolejne brania. Moi drodzy, jest jakieś branie na naszym federku. No, zobaczymy, co tym razem na jajeczne. Pewnie też karaś, tak jest standardowo. Karaski złociste. Ale to jest, moi drodzy, ostatnia rybka dzisiaj. Dobra, lecę sobie w sumie. Nie będę zbierał wędek, szkoda czasu. Lecę. Gdzie tu jest? Tak, tutaj jest nasz obóz. A właśnie, mogłem tu sobie zrobić coś ciekawego do picia. Dobra, ale my potrzebujemy. Dobrze idę w ogóle? Nie. Moment, się zamieszałem.
gdzie jestem, w którym miejscu. Czyli tu, no tak, bo przecież jestem w zupełnie innym miejscu. Tu jest handelek. Nie w tą stronę w ogóle poszedłem. Dobra, sprzedamy te rybki i szybciutko skoczymy na jakąś inną miejscówkę. Dlatego wyszło 101. Nie, jestem zdziwiony, jednak te większe rybki trochę faktycznie więcej dają, bo tych rybek nie mamy dużo. Byłem pewien, że nie według wagi, tylko według ceny, że tu będzie dużo słabiej. Zobaczcie, te murki takie po 13-13, jakby tak po 6 kilo wchodziły, nie? Powyżej dyszki, to już tak można cisnąć. Tylko oczywiście na tą karpiówkę, bo się szybciej wyciąga, to by było ok. No, linek nawet swoje, no ten, nawet ten coś karp miał. No dobra, na karasie to wiadomo. No i trafiły nam się jakieś takie brzdące małe, które już tam niewiele dały. No klenik ładnie dał, 9 nawet. No, jazgarz jeszcze nawet, o kurczę, no dobra, nieważne, fuksnęło się, dobra, sprzedajemy, stówka nie jest dużo, ale nie jest też mało. Polećmy momencik na jakąś, tylko żeby było dobrze wyposażony sklep, to chyba do Wolkowa najlepiej. Zresztą to nie ma znaczenia, na Komarówce też będzie, tylko nie będzie do kupienia, ale to nie ma, ale wtedy, no tak, to będzie można podejrzeć, co to jest, bo chcę jednak ten konkursik zrobić jak najszybciej. Bo myślę, że to by był dobry pomysł, szczególnie dla tych początkujących, bo na nich się będę skupiał tutaj. Oni potrzebują dużej pomocy, bo niestety gra wcale nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. I w stosunku do innych takich wędkarskich gier, ona ma jednak w sobie dużo tego elementu symulacji, która tu jest no dość trudna. Jak się człowiek na wędkarskiej nie zna w nic, to zacząć tutaj nie jest wcale tak łatwo. Nie jest jakoś też kosmicznie trudno, bo nie chcę to odstraszać nikogo, ale na pewno trzeba troszkę już bardziej pokombinować. Dobra, więc znajdźmy sobie jakąś wędkę, tyczkę na początku. Wędki teleskopowe, proszę, a może jakiś zestaw? Co w zestawie jest? Czekajcie, bo może zestawy będą. To jest który level? Gdzieś tu jest napisane, który level to jest. Trzeci poziom. O, proszę bardzo. Może cały taki zestaw od razu. Ja wiem, że nie jest drogi. To może trochę lepszy. Ten level, który to jest? Szósty. No, to już trochę za duże. No właśnie, bo to potrzeba. Dobra, szukamy jakiejś wędki na trzecim levelu. Która... To jest trzeci level. Dobra, 6,5 kilo. Zobaczmy, czy ta jeszcze się łapie, czy to już będą szósty poziom. Nie, no dobra. Czyli do wygrania będzie ta wędeczka, ta dłuższa, wybierzemy sobie, czy się tu brak w magazynie, ale to nie ma znaczenia. Sterling Stick, proszę bardzo, 6,5 kg, a zobaczmy tą, którą oni w tym zestawie dają. 6 kg, no tak, 6 metrów, 678 gram, patrzę jaka jest różnica, nie, bo to też 6 metrów jest lżejsza, no to tam zdecydowanie lepiej, bo się człowiek nie męczy tak. I ma chyba nawet więcej tych gwiazdeczek. Nie, no gwiazdeczek ma tyle samo, ale to jest dużo cięższa, więc... Tutaj co prawda większy ciężar wyrzutu, 50 gram, ale przy tych wędkach naprawdę to nie jest potrzebne na początku. Także będzie ta wędka do wygrania. Express Fishing Sterling Stick, 6-metrowy. Moi drodzy, i do tego weźmiemy jakąś żyłeczkę. Linki, żyłki, na początku lepiej żyłkę, żeby mniej było szansy, że się zerwie. Możemy nawet, czy to może jakąś lepszą. Jakąś żyłeczkę. Te 300 metrów to za dużo. Myślę, że którą z tych dwóch. Taką do 3,5 kilo. To jest 5,2. To trochę nie, ale może tu będzie. Ja bym dał właśnie i tam żyłeczkę 5,2 kg. Myślę, że... Ale nie, poczekajcie. Nie, no dobrze. 5,2 kg. 0,21, tylko że to jest biała. Czy jest jakaś... Aha, tej szarej tu nie ma. To najwyżej kupimy gdzie indziej. Będę postarał się zrobić taki zestaw, żeby był na te pierwsze wody dostępne. Gdzie nie, no niekoniecznie biała. Lepsza by była zielona. Nie wiem, czy też nie... Ale tutaj nie ma za bardzo takich, bo mamy rozpiętość już inną,
A tutaj żyłeczka jest niebieska znowu, blue. To też nie pasuje. Dobra, zostajemy przy tej żyłce, czyli tamta wędka i żyłka Simmons Originals Grey. Do tego będzie spławiczek i nie wiem, czy nie dam wam, bo to może wam się przydać dla początkujących, tylko nie wiem, czy on jest dostępny od trzeciego levelu. Chyba nie ma żadnej. A, potrzebuję zdolności świecący spławik. Nie wiem jak to z tymi zdolnościami jest, bo ja, że mam, nie pamiętam, kiedy się dostaje, więc na wszelki wypadek po prostu będzie zdecydowanie standardowy, najzwyczajniejszy do tego spławik i nie wiem, czy jakiegoś haczyka, jakiegoś takiego dziesiątki, jakieś ładne haczyki byśmy sobie tutaj zrobili, dorzucili jakiś ładny haczyk. Ja bym na początku dał Deadly te Simonsy, one są bardzo, naprawdę bardzo chwytliwe i dobrze rybki się trzymają, więc taką dziesiątkę haczyk do tego, żeby tu pasowało, albo może nawet dwunastkę w zupełności by też wystarczył. Ale damy dziesiątkę. A co? Zaszalejemy. Damy dziesiątkę, mam nadzieję, że żadna wielka ryba tu się wam nie trafi na tej wędce i nie połamie tego zestawu. No to dobrze, czyli mamy zestaw do wygrania. To jest ten haczyk, żyłka, zaraz wam pokażę, to będzie oryginal albo grey, albo white. Zobaczę, co tam będzie akurat dostępne. 5,2 kg. Do tego wędeczka teleskopowa Express Fishing Sterling Stick, 6-metrowa. Także, żeby ją wygrać, moi drodzy, trzeba pochwalić się swoją największą rybką, do tej pory złowioną, właśnie robiąc screen z tego ekranu, czyli informacje o graczu, statystyki i tutaj w zestawie spławikowym, przepraszam, tutaj będzie decydowała największa złowiona przez kogoś rybka. Czyli będziemy porównywać te największe złowione, no i oczywiście poziom tu musi być trzeci. Tylko takie będą brały udział w losowaniu tej nagrody i z tych wszystkich nadesłanych wybiorę tą, która jest największa rybka. Pokażę zresztą ten screen, żeby wszyscy widzieli, że to jest faktycznie przez tą osobę taka ryba złowiona. Każdy mniej więcej wysyłający będzie wiedział, jaką wysłał, więc będzie mógł sobie porównać, czy faktycznie to była większa rybka od jego ryby. No i to tyle, moi drodzy. Czyli ja czekam na wasze zgłoszenia przez tydzień. Myślę, że przez tydzień będziemy czekać, czyli do, nawet może dłużej na początku, nie do tej niedzieli, tylko zerknę na kalendarz. Zerknę na kalendarz, czyli to by była niedziela. Dzisiaj jest trzeci. Do 13, moi drodzy. Tak jest, do 13. Kto przyśle do 13 października ten screen, będzie mógł walczyć o to, czy jego rybka jest najlepsza i o ten zestaw, który wam pokazałem. Postaram się zrobić taki wrzutkę na ten, na kanale, na zakładkę społeczności. Tam będą, że tak powiem, zdjęcia, zrobię takie zdjęcie nagród, które będą wszystkie dostępne. Napiszę też mniej więcej, co jeszcze koniecznie trzeba zrobić, czyli że wysłać zrzut ekranu, pokażę mniej więcej, jaki zrzut jest ważny i która ryba będzie zaznaczona na tym zrzucie, co będzie decydować o wygranej, czyli tutaj ta ryba, zestaw spławikowy. No i najważniejsze, żeby to był trzeci level, bo dla takiego levelu jest ten sprzęt, moi drodzy. I tak to będzie wyglądało. No dobrze, to ja z wami już się żegnam tym razem. Zapraszam do skorzystania z konkursu. Tak jak powiedziałem, spoglądajcie też, bo to się pewnie będzie pojawiać, jak ktoś subskrybuje kanał, że ja coś tam na tych społecznościach puściłem, ale jeżeli nie, no to tam też będzie wytłumaczone, co z tym, co tutaj z tym konkursem, jak i gdzie trzeba wysłać. I pamiętajcie, wysyłacie na niedzielny.w@gmail.com takie zgłoszenia, także ja sobie je będę zbierał i po tym 13, w następnym odcinku, który się ukaże po 13 października, będzie ogłoszenie wyników i też na filmie przekazanie nagród, żeby wszyscy też widzieli. No dobrze, myślę, że to będzie całkiem fajne.
I tak będziemy się bawić później kolejnymi zestawami na inne metody. Potem weźmiemy sobie na przykład inny poziom, troszeczkę podniesiemy go i tak myślę, że do tego 15 levelu będziemy tam sobie pomagać, bo potem to już każdy w miarę rozkręcony to już wie mniej więcej, jak to działa i sobie radzi. No dobrze, to co? To do zobaczenia, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik, mimo pewnie przedługi, trochę tych rybek dużo nie było, ale zawsze jakieś tam wrażenia są, tym bardziej, że nowy sprzęcik miałem, ja sobie chwalę. Zobaczymy, jak to będzie w dalszych łowieniach. Popatrzymy, zobaczymy. No dobrze, to co? To trzymajcie się. Hej, hej.